W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dziś, w 105. rocznicę odzyskania niepodległości, stajemy do uroczystego apelu pamięci w Włoszakowicach, aby przywołać wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i suwerenną ojczyznę. Wstańcie do apelu! Uroczystą niepodległościową oprawę miało otwarcie rozbudowanej części szkoły we Włoszakowicach. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa i samorządu. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zakończyć tą ponadroczną inwestycję. Inwestycja, która była wyceniona na około 10 milionów, z czego 8 milionów było dofinansowane z Polskiego Ładu. Pozostałą część dokładał urząd, organ prowadzący, czyli gmina Włoszakowice. No i udało się w końcu zakończyć bardzo trudną inwestycję, ponieważ trwało to w ciągu roku szkolnego. Obawialiśmy się, żeby to było wszystko z procedurami, ale też przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Zależało nam na tym, żeby jednak to wszystko odbyło się w taki sposób, jak powinno być, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla dzieci, żeby dzieci mogły w szkole funkcjonować. No i udało się zakończyć. Uzyskaliśmy 6 sal lekcyjnych. Oprócz tego 2 takie mniejsze sale do zajęć indywidualnych oraz 36 miejsc noclegowych. 105. rocznica odzyskania niepodległości i inauguracja nowych sal były okazją do podpisania kolejnego ważnego dokumentu dla społeczności szkoły. Współpraca z wojskiem, szacunek do munduru to jedne z filarów, na których opiera się w pracy dydaktycznej i wychowawczej dyrektor placówki Jarosław Zielonka. Rozwijaniu tych związków służyć będzie współpraca z Centrum Weterana w Warszawie. Działanie wojska przede wszystkim pod takim względem kształtowania postaw patriotycznych jest dla mnie bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi tutaj o kształtowanie młodych tutaj sylwetek naszych absolwentów. Dzięki wojsku właśnie między innymi możemy wprowadzić też tą, no nie tylko dzięki wojsku, ale też dzięki tej współpracy prowadzimy tą dwujęzyczność, gdzie systematycznie odwiedzają szkołę żołnierze amerykańscy, gdzie uczniowie mają dostęp do wiedzy, która jest na Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie mamy kontakt i również podpisane z niej porozumienie, a również w dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie o współpracy z Centrum Weterana, no ponieważ jak tam już wcześniej gdzieś tam Państwo śledziliście nasze działania, jeśli chodzi o szkołę, to uczestniczyliśmy w rajdzie rowerowym weteranów w Stanach Zjednoczonych, w tym roku w Polsce, no i chcemy dalej to kontynuować, ponieważ twierdzimy, że ta żołnierska pamięć, ale też pamięć o bohaterach, którzy zginęli za wolność naszej ojczyzny, jest bardzo ważna.